my! Tak grając o mecz wiedzieliśmy o tym, że Bepatów szybko strzela bramkę i później chce bronić tego wyniku, szuka wtedy konter, a my, no my popełniliśmy ten błąd na samym początku i nie mogliśmy znaleźć sposobu. Chwilanie do dekoncentracji na początku połowy kosztowało nas utratę punktów, bo stworzyli sobie praktycznie jedną sytuację i później cały czas napieraliśmy i niestety nie udało się strzelić bramki, a mówię, zabrakło koncentracji na początku, bo wcale nie byli lepsi. Przyjechaliśmy tu po 3 punkty i wielka szkoda i naprawdę, że nie udało się ich wywieźć. Wszedł piłkarz Bełchatowa ze środka pola. No piłka na 5 metrze. No, ciężko cokolwiek o tej sytuacji powiedzieć. Myślę, że to jest, już będę pewnie się powtarzał, ale do analizy no, już to ta sytuacja poszła. Możemy ją tylko naprawić w następnym spotkaniu. 3 wyjazdy z rzędu. 2 wygrane, 1 porażka. Bilansując to wszystko, chyba nie jest tak źle. Nie, ja tak nie uważam. Wiadomo, oczekiwania są dużo większe i my zakładaliśmy sobie, że czas przełamać tą złą pasę i wygraliśmy 2 mecze na wyjeździe. Chcieliśmy trzeci wygrać i mówię, nie uważam wcale, żebyśmy gorsi, a zabrakło szczęścia, może trochę koncentracji na początku. No, bilansując na pewno nie jest tak źle, aczkolwiek jest tutaj duży niedosyt, bo myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Chcieliśmy za wszelką cenę odrobić wynik, no niestety się nie.